kochani, w modzie ekokreatywnej. Z tobą na fali. Dzisiaj zaprezentuję Wam moją kolekcję torebek z lumpeksu. I w dzisiejszym odcinku zobaczycie torebki luksusowe, wizytowe i vintage. Będą to raczej mniejsze torebki. W następnym programie o torebkach pokażę Wam resztę moich torebek, czyli takie saszetki, torebki codzienne i torby do pracy, czy też duże torby. I również będą wśród nich luksusowe torebki z second hand. Kochani, ubrałam się celowo tak neutralnie, w takim kolorze trochę bezkolorowym, żeby lepiej było widać te torebki, które będę pokazywać. Zobaczycie też dzisiaj cztery torebki, które ostatnio zakupiłam. I to są torebki vintage, trzy z nich to są torebki vintage, które zakupiłam właśnie celowo do programów o stylówkach vintage, o stylówkach na lata 50., 60., 70., ale oczywiście są to torebki, które będę używać, ponieważ nie kupuję rzeczy już teraz tylko takich do programu, których potem bym nie używała. Wiem, że to są takie przedmioty, które będą przeze mnie później używane. Kochani, udało mi się kupić naprawdę w mojej karierze second handowej dużo rzeczy firmowych, mega firm, takich naprawdę luksusowych firm. Zobaczycie dzisiaj też takie właśnie produkty. No i kochani, zachęcam Was do kupowania torebek w second handach i w tego typu sklepach vintage'owych, bo będziecie mieć produkty niepowtarzalne, świetnej jakości. Dawniej powiem Wam, że nawet te najbardziej luksusowe firmy bardziej się przykładały do jakości. Te ich skóry, detale były dużo bardziej dopracowane i naprawdę te produkty miały służyć na lata, na długie lata. Nie robiło się kiedyś rzeczy na chwilę, które są modne i za chwilę przechodzą. Więc ja lubię rzeczy takie znajdywać. Są unikatowe, są niepowtarzalne, mają bardzo często przepiękne detale, także zaraz pokażę Wam kilka właśnie takich rzeczy. Są też tutaj zupełnie nowe torebki, nie vintage'owe, ale też super jakości i kupiłam je ze względu na ich inne cechy, o których zaraz opowiem. No i moi drodzy, zacznę od torebek vintage. Tym bardziej, że właśnie ostatnio kupiłam trzy torebki vintage. Pierwsza torebka, którą Wam dzisiaj pokażę, to torebka z najnowszych moich zakupów. I to jest taka torebka na lata, nawet powiedziałabym 50., 60., chociaż oczywiście ja nie mam sposobu, żeby sprawdzić naprawdę z którego roku czy z którego okresu jest ta torebka, bo to jest taka torebka jakiejś firmy, powiedzmy nieznanej albo niezbyt znanej, ale skąd wiem, że jest vintage, możecie sobie zajrzeć do środka takich torebek. Ona jest wykończona skórą wszędzie, obszycia są ze skóry. Nawet jest tu taka kieszonka na taki staromodny zatrzask, więc na pewno jest to już z okresu, kiedy zatrzaski były produkowane, to na pewno. Podejrzewam, że mogło to być lat 60. właśnie. I mamy tutaj też zameczek i ten zameczek jest z metalowym, złotym takim suwakiem, zamkiem w kolorze złotym, więc wszystko jest naprawdę pięknie wykończone. Ja podejrzewam, że to jest jakaś torebka włoska, włoskiej produkcji, czarna ze skóry. No i ona ma takie dwoje takich uszu. Jeszcze wymaga ta torebeczka troszkę pielęgnacji ode mnie, bo gdzieniegdzie są jakieś takie drobne przetarcia. Ja to będę oczywiście zapastowywać, polerować tą torebeczkę, ale kupiłam ją niedawno, więc po prostu jeszcze nie zdążyłam wszystkiego tak wypielęgnować, ale jest w pięknym stanie, jak na te lata. Piękna skóra, zobaczycie na zbliżeniach. Ma przesuper taki detal tutaj, zapięcie jest w kształcie takiego, właśnie nie wiem, takie geometryczne jakby. No i ona się zapina na taki typowy na tamte lata klik. O. Jest naprawdę przepiękna. Tutaj na górze jest jeszcze dodatkowo taki dopracowany detal, jakby taki półwałeczek obleczony również skórą i to jest wszystko w kolorze mosiądzu i podejrzewam, że to jest w ogóle mosiądz albo jest to coś mosiądz pozłacany albo coś takiego, ewentualnie może to być stal pozłacana. No i zobaczcie, jakie ona ma śliczne tutaj wykończenia, takie naprawdę jakościowe, to nie jest jakiś produkt taki bardzo tani, tylko pięknej skóry, elegancka torebka. No i na pewno zobaczycie ją oczywiście w stylówkach, prawdopodobnie w stylówkach na lata 60., może nawet 50., no bo w końcu nie widać środka w stylówkach, więc zastanowię się jeszcze, do czego najbardziej będzie mi pasowała.
No i naprawdę to jest mega eleganckie, pięknej jakości. I za tą torebkę zapłaciłam 10 zł, więc naprawdę jak za darmo, za skórzaną, piękną, starą torebkę ze ślicznymi naprawdę detalami i pięknie wykończoną w środku. No takie rzeczy właśnie dlatego Was zachęcam do zakupów w Lumpeksie, bo na pewno nie dostaniecie czegoś takiego nowego w sklepie, a jeżeli nawet znajdziecie torebkę takiej jakości, to będziecie musieli za nią zapłacić naprawdę ciężkie pieniądze. Idźmy dalej, kochani. Kolejna torebka właśnie z niedawnych zakupów, też torebka vintage. To jest taka kremowa torba i ona jest troszeczkę jeszcze, może tego nie zobaczycie nawet tak z tej odległości, ale jest troszeczkę porysowana, ale naprawdę jak na torebkę, która najmniej moim zdaniem ma 40 lat, to jest przepięknie zachowana. To jest kremowy kolor. Skóra, oczywiście, skóra naprawdę ma super wykończenia. Jest prześlicznie, tutaj ma takie detale. Podejrzewam, że to jest też torebka z lat 60., bo ona już jest na pasku. Co by świadczyło o tym, że. No bo w latach 50. torebki nosiło się bardziej w ręku i nie myślano wtedy aż tak o praktyczności, o tego, że kobieta na przykład niosąc zakupy czy cokolwiek, czy załatwiając sprawunki, musi mieć wygodę i tą torebkę przewieszoną. Tylko często te torebki były jeszcze na paskach takich do ręki, albo przewieszano je tutaj na przedramieniu, natomiast właśnie ta już jest na pasku, więc myślę, że to mogą być lata 60. No i zobaczcie oczywiście, jak ta torebka jest pięknie skórą zamszową w środku wykończona. Jest troszeczkę pożółkła, ale ja to będę czyścić oczywiście. Mam takie preparaty do czyszczenia zamszu, więc będę tą torebkę pielęgnować. Ma zameczki, no i ten zameczek jest w środku taki bardzo delikatny. Już jest to zamek plastikowy, więc to na pewno była era plastiku już, na przykład lata 60. to mogły być. Jest, ale jest taki staromodny, tutaj pokażę Wam na zbliżeniu. Ma właśnie taki staromodny kształt, ten zameczek jest bardzo cienki. Dzisiaj się takich zamków po prostu już nie produkuje z suwakiem takim z metalowym wykończeniem tego typu. Także stąd wiem, że też to jest coś vintage'owego. No i zatrzaski również już musiały być popularne wtedy, bo środek tej torebki, oj, ciężko to jest odpiąć, trochę się boję, żeby nie urwać tych zatrzasków, ale udało się. I zobaczcie, wkład tej torebki jakby jest odpinany. Można sobie całkiem wyjąć tą przegródkę z zamkiem i mieć po prostu taką dużą przestrzeń, większą przestrzeń w środku. Są w tej torebce oczywiście też i przegródki. No i bardzo mi się podobają te takie fajne tutaj naszycia w kształtach takich ciekawych. To takie detale właśnie robią takie smaczki. Coś takiego, co właśnie nie jest aż tak łatwo znaleźć dzisiaj w sklepach. No i właśnie fajne wykończenia wszędzie. I zobaczcie na te tutaj zawieszki. One są z bardzo takiego grubego, porządnego metalu. Pięknie wykończone. Tutaj góra tego uchwytu jakby wystaje trochę na zewnątrz, żeby ta torebka się tutaj nie obcierała właśnie w miejscach, gdzie pasek jest do niej przytroczony, bo często tak jest, że na płasko i te torebki później w tym miejscu są takie wytarte, brzydkie, a tutaj właśnie pomyślano o tym detalu, że to jest odstające i to jest takie, takie praktyczne bardzo. No i kochani, ta torebka na pewno wystąpi w moich stylówkach, bo będzie już mi idealnie, wiem, że do jednej kreacji stylowej będzie mi idealnie pasować, a w ogóle ja bardzo lubię takie w takim starym stylu torebki, szczególnie jak są tak pięknie wykonane. Jak ta, kochani, i teraz pokażę Wam perełkę. Kupiłam taką torebkę, nieświadoma w ogóle, co to jest za torebka i troszkę jest porysowana, ale ja tą torebkę kupiłam za 5 zł, zresztą podobnie jak tą kremową, którą przed chwilą widzieliście. No i tutaj jest napisane Louis Vuitton. No i powiem Wam, że bardzo się zastanawiałam, czy to jest oryginalna torebka, bo wiem, że ten model torebki to jest torebka Epi, model Epi. Może sobie przypomnę, albo napiszę Wam na ekranie, jak tam dalej było w tej nazwie. Typ oczywiście torebki. I tutaj też jest znaczek LV. No i ona naprawdę jest przepięknie wykonana. I tutaj ma takie bardzo mocne, z takiego grubego
jakościowego plastiku te wykończenia i oglądałam te torebki na internecie i powiem Wam, że ona wyglądowo tak z zewnątrz nie różni się od tych torebek, które widziałam oryginalne w internecie Louis Vuitton. Rzeczywiście tu wszystko jakby się zgadza, nawet kształt tych literek, bo tutaj w tych markowych produktach liczy się też kształt literek, na przykład, że O musi być idealnie okrągłe, krótka tam laseczka przy L i tak dalej. Jakby to wszystko jest ok. No i naprawdę to jest piękna skóra, ja to wszystko sprawdziłam, to jest skórzane, w środku też skórzane zamszowe, to jest wszystko ze skórzanego zamszu, bardzo porządnie wykończone. No i to jest pytanie, czy to jest oryginał? Nie znalazłam torebki na internecie w tym kolorze tego modelu. Widziałam czarne, widziałam takie jakby szare, widziałam bodajże... No w każdym razie wśród tych kolorów, które oglądałam, nie było tej torebki, nie było tego koloru i dlatego zaczęłam się zastanawiać, mimo tego naprawdę cudownego wykończenia tej torebki, czy to jest na pewno oryginał. No i chyba to nie jest jednak oryginał, ale ta torebka mi się spodobała, zanim w ogóle zobaczyłam napisy, zanim się zorientowałam, bo należała w takim koszu, naprawdę z takimi resztkami, jakimi niedobitkami torebek na wyprzedaży. No i mi się spodobał po prostu kształt tej torebki i ta skóra, która właśnie jest w takim stylu tych torebek Epi, taka tłoczona w specyficzny wzór. Tutaj pokażę zbliżenia tych uchwytów i tych śrubek, którymi to jest przymocowane. Pięknie to jest zrobione. I to jest, jeżeli to jest podróbka, to jest to podróbka czy też replika bardzo, bardzo wysokiej jakości. No na pewno nawet ta replika była droga i podejrzewam, że kosztowała tą osobę, która to kupiła, tak czy inaczej kilkaset dolarów. No na pewno nie tyle co oryginał. Ale naprawdę, z ręką na sercu, to jest przecudownie wykończone i tą torebkę bym kupiła niezależnie, czy jest podróbka, bo to jest i tak torebka vintage, więc dla samego wyglądu tej torebki, dla jej kształtu takiego lata 60., 70., do tego uchwytu takiego oldschoolowego bym ją kupiła. No jest zniszczona, ja będę ją tutaj renowować trochę i mam też taki pomysł, co w ogóle ostatnio mam dużo inspiracji na ten temat i zastanawiam się, czy nie robić takich torebek vintage'owych customized, czyli robić na nich jakieś własnoręczne ozdoby, na przykład malunki, widziałam przepiękne rzeczy robione właśnie w ten sposób w internecie, no że to nie jest 100%owo, nie jestem pewna, czy to jest oryginał, nie ma tego numeru seryjnego w środku, więc świadczyłoby to o tym raczej, że to nie jest oryginalna torebka. Ale tak jak mówię, jest piękna i właśnie jeżeli się zdecyduje na jej ozdobienie własnoręcznym jakimś malunkiem, no to będzie miała dodaną wartość, jakby będzie dużo ciekawsza niż jest teraz jeszcze. Ale powiem Wam, że nawet jeśli się na to nie zdecyduje, to tutaj odnowię sobie trochę te zadrapanie, bo to się da zrobić, wiem jak to zrobić, już robiłam takie rzeczy i będzie naprawdę ślicznym akcesorium, stylowym bardzo, szczególnie takie otwarte torebki lubię w lecie nosić, można sobie wsadzić zresztą rzeczy, zabezpieczyć w jakiejś zapinanej kosmetyczce w środku, a bardzo mi się podoba ta torebka i tak jak mówię, zapłaciłam za nią 5 zł, więc nawet jeżeli to nie jest oryginał, to i tak bardzo mi się podoba, jest po prostu prześliczna i ten kolor też jest bardzo ładny i bardzo stylowy. No to by były te torebki, co ostatnio kupiłam, a teraz pokażę Wam jeszcze torebeczkę, którą kupiłam dosłownie kilka dni temu, która już nie jest vintage'owa, to jest całkiem nowa torebka w zasadzie, to jest torebeczka Glamorous, kupiłam ją na nowej dostawie za 12 zł. No i powiem Wam, że rzadko kupuję takie torebki materiałowe, jeszcze z takimi złotymi paskami, chociaż ogólnie lubię biżuteryjne paski, ale zauroczył mnie materiał tej torebki, te pikowania i przepiękne kolory, ja kocham te kolory i zobaczycie w następnym już holu zakupowym z Lumpexu, że właśnie na nowy sezon takie kolory są topowe i kupiłam kilka pięknych ciuchów w second handzie właśnie w takich kolorach i pokażę Wam już w następnym holu, więc będzie mi bardzo pasować do tych nowych rzeczy. Naprawdę zachwycił mnie design tej torebki, jest bardzo przyjemna też w dotyku, troszkę taka jakby materiały z lat 60. Malutka, ale mieści się mój telefon, mieści się portfel, szminka czy tam jakiś balsam do ust, więc podstawowe rzeczy mi się tu mieszczą i no i naprawdę
całkiem podoba mi się ta torebeczka. Jak za 12 zł, to w ogóle uważam, że rewelacyjna jest. I no, tak jak mówię, te kolory, przede wszystkim przekonały mnie te kolory. Na wiosnę, lato, taka torebka dla mnie to jest skarb. I ona właśnie na szczęście ma długi pasek, że mogę ją sobie przewiesić na przykład w czasie zakupów czy jakichś sprawunków. Pokażę Wam teraz tak kategoriami torebki. I zacznę od najmniejszych torebek i najbardziej takich ekskluzywnych, czyli torebek takich wizytowych. Dajmy na to, idziemy na jakąś imprezę, na ślub, na wesele. No i potrzebujemy takiej bardzo eleganckiej torebki. No i mam kilka takich ślicznych torebek i wszystkie są z odzysku. Albo dostałam je od kogoś, kto już to używał wcześniej, albo kupiłam w second handzie. Tutaj jest torebeczka jedwabna firmy Next. Lubię tą torebeczkę bardzo. Jest na takim, ma taki łańcuszek tutaj. O, w środku. Więc jest na krótkim, co prawda, łańcuszku, ale w razie czego ma. Jest bardzo jasno różowa, taka pudrowa, w kształcie jakby takiej, widzicie, takiej portmonetki większej. Fajnie wygląda do takich pastelowych, szczególnie właśnie łososiowych albo jasno-różowych sukienek. Bardzo ładnie się prezentuje właśnie do takich strojów. Bardzo mi się podoba to, że ma właśnie ten kształt portmonetki i tutaj jest taki ozdobny kwiatek. Akurat kwiatek tak bardzo mnie nie kręci, ale kolor, materiał tej torebki, bo to jest jedwab naturalny, jest naprawdę bardzo, bardzo ładny i ja ją kupiłam za jakieś chyba 10 zł, już bardzo, bardzo dawno temu. Chyba z 10 lat już ją mam u siebie i często ją używam właśnie na takie specjalne okazje. Kolejną torebkę dostałam od koleżanki, przyjaciółki, która chyba przestała chodzić na tego typu imprezy. I też jest właśnie z jedwabiu naturalnego i ma cudowny kolor, po prostu cudowny kolor. I to jest też jakaś fajna marka, bo to jest Dune, więc bardzo dobra też firma. I też jest na łańcuszku chowanym, bo tego typu torebki często mają takie właśnie chowane łańcuszki. Dobra, też ma dobry rozmiar, bo też mieści się mi i telefon, i właśnie jakieś czy dokumenty, czy kosmetyki. Ma złote wykończenie i tu ma takie dżety, takie jakby Swarovskiego, czerwone. Naprawdę jest też bardzo, bardzo praktyczna, bo ja lubię czerwony, szczególnie taki mocny, malinowy czerwony. To jest jeden z moich ulubionych kolorów. No i często nosiłam tą torebkę na imprezy. Za darmo, tak? Dostałam w prezencie. Moi drodzy, kolejna torebka wizytowa to torebka vintage. I mam ją bardzo dawno, to dostałam od rodziny i to jest jakaś taka zabytkowa torebka. Prawdopodobnie ona jest z lat 50., być może jeszcze starsza i ma już odrobinę, tutaj jest nadgryziona zębem czasu, ma takie lekkie przedarcie tu na rogu. No niestety z tym się już nic nie da zrobić, bo to jest materiał, taka żorżeta jakby. No i ona jest w środku trochę tekturowa, ta torebeczka, ma takie usztywnienie tekturowe, bo to czuć pod ręką, ale zobaczcie, jest cudownie wykończona w środku, taką też taftę jakby czerwoną. Też całkiem pojemna jest, bo to się wydaje, ale naprawdę tutaj no spokojnie wchodzi mi portfel, kosmetyki i telefon, a ja mam iPhone, więc to nie jest też jakiś bardzo, bardzo mały telefon, no nie jest największy, ale spokojnie wchodzi. No i jest wykończona takim metalem z takim kamieniem czarnym, bardzo, bardzo mi się podoba to zapięcie tej torebki, ma bardzo delikatny pasek, taki materiałowy. No i to wszystko jest, widać, takie właśnie takie starodawne, ale ona jest matowa i ten kształt właśnie taki portmonetkowaty, taki stary, bardzo mi się podoba. Ja tą torebkę bardzo często noszę do wieczorowych kreacji, do czarnych sukienek. Nawet jeżeli noszę spodnie eleganckie na jakąś, czy nie wiem, czy na przykład do teatru, czy do opery, czy na jakieś wydarzenia takie kulturalne, no to ona też idealnie pasuje. Jest malusieńka, jest mega elegancka według mnie. No i coś takiego to jest, wiecie co, ja traktuję torebki trochę nie tak jak buty, bo but musi być częścią kreacji. Jakby dla mnie absolutnie jest częścią stylu, częścią kreacji, kolorystyki. Torebka dla mnie to jest bardziej część biżuterii. Szczególnie taka właśnie torebka wizytowa. I to jest coś, co musi mnie zachwycać. Coś takiego, wiecie, biorę to i wow!
to mnie zajmuje, to mnie jakoś, to mi się podoba, to jest taka zabaweczka trochę. Przede wszystkim to ma mnie zachwycać wizualnie, bo to jest coś, co ja sobie położę, co, na co będę patrzyła. No i kochani, dalej idę do wizytowych torebek. Tu mam taką torebkę, którą też posiadam już w swojej kolekcji chyba 25 lat lub dłużej i też dostałam ją od rodziny. To jest przepiękna torebka z takim bardzo ciekawym zapięciem z wężowej skórki. To jest vintage'owa torebka i ona naprawdę ma co najmniej 40 lat. Tu jest takie fajne zapięcie, jak podnosimy to do góry, to się rozpina. I też ma pasek, ale ten pasek jest przytroczony do innej torebki, którą za chwilę Wam pokażę, bo czasem sobie przemieniam te paski, bo nie każda z tych torebek ma swój pasek, po prostu akurat ta nie miała. Nawet jakiś błyszczyk tu jest i perfumy, miniaturka. Jest kopertowa typowo taka. No i właśnie fajnie, że jest możliwość jej zapięcia, bo w środku są te takie uszy, które można wyjąć i do których się przypina ten biżuteryjny pasek. Świetna jest taka patchworkowa jakby. Ma przepiękny kolor, taki ciemnobrązowy, czekoladowy, ze złotymi detalami, a ja uwielbiam właśnie, jak są złote detale, bo w 99% przypadków noszę złotą biżuterię. Szczególnie na eleganckie okazje właśnie. Więc no to jest jedna też z moich takich ulubionych torebek i na przykład ona mogłaby pasować nawet do takiego stroju jak teraz. Jeśli bym się wybierała w jakieś troszeczkę bardziej oficjalne spotkanie, to jak najbardziej. Niekoniecznie tylko właśnie do jakieś wieczorowe okazje. No i moja też jedna z perełek, kolejna torebka. Torebka Matthew Williamson dla Hannes i Moritz, która jest też na mojej głównej stronie Facebooka, Moda Eko Kreatywna. To jest jedna z moich ulubionych rzeczy, jakie kiedykolwiek kupiłam. Uwielbiam te kolory. Kto mnie ogląda, ten wie, że po prostu to są moje kolory. Takie niebieskie, morskie, zielenie. I ona jest ze skóry. Oczywiście ma przepiękną tutaj, przepiękny taki, takie pióro pawie złocone i emaliowane właśnie z emblematem MW, Matthew Williamson. No i w środku też jest bosko wykończona. Tutaj ma taki magnes. Ma zamek, bardzo porządny zamek i zobaczcie, i też przepięknie satyną wykończona w środku, jest metka, jest wszystko tu napisane, no i to jest limitowana kolekcja, więc to jest też torebka, która jest warta, nie wiem, czy jestem w stanie nawet, czy ktokolwiek jest w stanie teraz kupić tą torebkę, nawet w internecie, bo nie widziałam drugiego egzemplarza, tak szczerze Wam powiem. Jak ją zobaczyłam w Lumpeksie za 22 zł, to nie mogłam uwierzyć i po prostu od razu ją chwyciłam. No i miałam tyle wiadomości, tyle osób pisało mi, skąd ta torebka, co to za torebka, czy jest na sprzedaż, że już trudno zliczyć nawet, ale oczywiście nie jest na sprzedaż i powiem Wam, że nigdy jej nie sprzedam, to jest pewne, ona będzie ze mną na zawsze, bo właśnie jak mówię, to są moje ulubione kolory, no i po prostu ta torebka mi się bardzo podoba, no chyba najbardziej z wszystkich moich torebek. Mi się podoba i no i po prostu będę zawsze lubiła te kolory, bo od dziecka mi się podobają i jeszcze dotąd się to nie zmieniło. Także na pewno nigdy tej torebki nie sprzedam i po prostu uważam, że to jest arcydzieło, to jest dzieło sztuki. Ona jest tak ślicznie wykonana, ona ma takie zestawienia tak i graficznie, i kolorystycznie, i materiałowo, bo to jest jeszcze lakierowana skóra, że no staram się jej nie zniszczyć. Tylko raz w życiu ją komuś pożyczyłam. No i ta osoba też była zachwycona, także no jest to moja na pewno ulubiona torebka. Kochani, jak chodzi o torebki takie typowo wizytowe, to już by było na tyle. A nie, przepraszam, jeszcze mam taką torebkę designerską, jakiejś skandynawskiej projektantki. Tu jest napisane Andrea Janke, czyli jakaś po prostu projektantka wykonywała prawdopodobnie sama te torebki, ale bardzo mi się to spodobało. Ja lubię bardzo taki styl hippie i styl boho. Ona jest ze skórki prawdziwej, jest bardzo miękka, naprawdę to jest ta skóra, to ja nie wiem skąd można wziąć taką skórę, ale to jest w dotyku jak taki najdelikatniejszy jedwab. Jest bardzo przyjemne, na takim sznurku i ma piękne właśnie koraliki jeszcze w taki jakby geometryczny wzór, idą takim zygzakiem poszywane. Tu niestety mi się jedne odpruły i odpadły, no musiała po prostu zrezygnować z tych
dwóch zewnętrznych sznurków, koralików. No ale to i tak moim zdaniem nie przeszkadza. Po prostu będę miała je w zapasie. Odpruję sobie ten ostatni, tu odetnę i będę miała te koraliki w zapasie, gdyby coś mi się tutaj, nie daj Boże, oderwało po środku na przykład. No i ona nie ma żadnego zapięcia, ale jest jakby... to nachodzi na wierzch, więc jest dosyć to bezpieczne i powiem Wam, że nawet da się ją założyć na ramię, w razie czego bardzo pasuje mi do takiego mojego aksamitnego żakietu na rzutki, właśnie, który ma też takie wiszące frędzle. To jest, przepięknie wygląda na imprezie. Takie ciekawostki. Teraz trochę takie bardziej codzienne torebki Wam pokażę, ale niektóre są właśnie bardzo markowe i przykładowo tu jest torebeczka Longchamp, oryginalna, sprawdzona, przecudownie też wykończona. Kupiłam ją zeszłego lata i pokazywałam ją już w holu. Wszystkie tutaj detale się jak najbardziej zgadzają, nawet bok zamka tu jest podpisany, to już w ogóle. I naprawdę jest, wszystko to jest tak ładnie zrobione, tak dokładnie, to jest tak wysokiej jakości materiał i metal, że no, mucha nie siada. W środku też jest ślicznie wykończone taką atłasową podszewką w takie napisy Longchamp. Nie ma przegródek, ale taka mała torebka, w zasadzie nie wiem po co miałaby mieć przegródki, bo tu prawie nic nie wchodzi. No, tak jak mówię, telefon, portfel i szminka. To jest wszystko. I co jest super w tej torebce, i pokazywałam to też w stylówkach w lecie, można to odpiąć. Ja sobie to normalnie, słuchajcie, zapinałam jak nerkę. Teraz się chyba nie zapnę, bo ten sweter jest bardzo obszerny, ale w lecie nawet na marynarkę to zapinałam i bezproblemowo, o widzicie, jaki gruby jest. I normalnie sobie to nosiłam jako taką saszetkę na biodro, jako pasek na marynarkę. Super, super sprawa, super pomysł. To się idealnie sprawdza i to jest taka jedna też z moich ulubionych rzeczy na lato, bo jest w pięknym kolorze, taki trochę malinowy, czerwony. No i naprawdę, jest boska i bardzo wielu rzeczy pasuje mi ta torebka i noszę ją normalnie sobie na co dzień. Ja nie oszczędzam takich rzeczy aż tak, oczywiście szanuję je, nie rzucam nimi i pielęgnuję je, ale normalnie noszę sobie to nawet, powiem Wam, do pracy czy na zakupy. Także to jest jedna z moich takich super zakupów. Aha, i za tą torebkę dałam 23 zł, także też naprawdę super tanio. Chyba ktoś się nie poznał na marce, bo na pewno by kosztowała więcej wówczas. Kolejna torebka Burberry. No i to jest też torebka, która jest bardzo pięknie wykończona, skórzana. Wszystko tutaj jest super. Tu jest wszędzie skóra, tutaj znaczek Burberry. I też sprawdzałam te R, bo tutaj wyczytałam wcześniej właśnie, że literki R mają bardzo specyficzny kształt. No i sprawdzałam je i mają takie specyficzne ogonki dociągnięte do góry jakby. Czyli jakby tutaj kształtowo się wszystko zgadza i zameczki też mają znaczek Burberry. Podszewka jest oczywiście z napisem Burberry w środku. Wszystkie kieszonki tutaj z podziałkami mają właśnie tutaj wyszyte Burberry i są bardzo ładnie wykończone. Jest tutaj też taka plakietka w środku. No i to jest kolejna bardzo praktyczna rzecz. Ja bardzo lubię coś takiego. Bardzo mi się podoba tego typu torebki, mi się bardzo podobają. Dużo przegródek, mały rozmiar i znowu to jest coś, co ja sobie zapinam na pasie. Uwielbiam takie gadżety, które są bardzo praktyczne i wielofunkcyjne, bo zobaczcie, to sobie mogę tu normalnie tak zapiąć i bardzo często właśnie tak to noszę, czy na płaszczyk, czy nawet na dżinsy, na jakieś takie codzienne ciuchy. Super, super to wygląda według mnie. No i ta kolorystyka też jest taka bardzo klasyczna i też do wielu rzeczy pasuje. Do brązów, ja lubię brązy, beże średnio, ale brązy lubię, kremy lubię i do tego mi to będzie świetnie pasowało. No i ten styl moim zdaniem też pasuje fajnie do jeansów i do takiego casualowego stylu. Za tą torebkę zapłaciłam też bardzo mało, chyba to było coś koło 15 zł, więc naprawdę ekstra cena według mnie. I tą torebkę kupiłam też w zeszłym roku, jakoś tak w zimie. Moi drodzy, jak już jesteśmy przy beżach, to jeszcze pokażę Wam tą torebkę też z zeszłorocznych zakupów. I to jest torebka jakaś też, już Wam mówię, vintage'owa, szwedzka i Ideal firma. To nie jest jakaś elegancka torba, ale ja bardzo lubię torby w tym stylu vintage'owe. Ona jest taka dywanikowa jakby, kilimowa.
przepiękny wzór według mnie. No i co? I te wszystkie wykończenia są ze skóry naturalnej, tutaj widać. Tak samo te wykończenia tutaj wzdłuż zamka. Jest całkiem fajnie też w środku wykończona. Płótno to jest co prawda, ale jest zameczek. Tutaj mam co prawda trochę bałagan w środku, więc nie będę wam pokazywać. Ale jest zamek na dokumenty ewentualne. No i ten kolor i wzór bardzo mi się podobają. Też pokazywałam to już w stylówkach z taką folkową spódnicą na Etro. Też zapłaciłam za nią 7 zł. Naprawdę, na wyprzedaży. Nie wiem, czemu nikt jej nie chciał. No, wiecie co, w małych miejscowościach czasami ludzie się na takich rzeczach nie poznają. Po prostu, no, nie mają takiego stylu, ani nie mają do czego nosić czegoś takiego. No, a ja mam. Także super. No i idę dalej. Pokażę wam jeszcze tutaj taką torebeczkę Picard. To jest fajna firma. Też dosyć drogie torebki mają. Tutaj jest znaczek Picard. To jest malutka torebeczka, do której nie mieści się mój telefon. Wiecie co, znaczy mieści się, ale trzeba go tak wepchnąć poziomo. To nie jest zbyt praktyczne. Więc szczerze mówiąc, torebkę tą rzadko noszę. Naprawdę zdarzało mi się na jakieś takie większe okazje ją nosić, kiedy pasowała mi bardzo kolorystycznie, bo ma bardzo fajny wzór. Jest pikowana w takim starozłotym kolorze, ciemnozłotym, czy jak to nazwać. No i ma tu odpinany paseczek, ten łańcuch też się odpina, on jest bardzo ciężki, taki porządny ten łańcuszek. Można go całkowicie usunąć stąd. I z tyłu ma też coś takiego, co możemy sobie nawlec na pasek. Czyli to jest też znowu coś, co możemy użyć jako saszetkę i co uwielbiam. Mamy tutaj pasek w spodniach czy w spódnicy i po prostu sobie tą torebkę przyczepiam do paska i mam tutaj na przykład super sprawa na tańce, prawda? Jeżeli idziemy gdzieś potańczyć, to nie przeszkadza nam w ogóle, nic nam tu nie powiewa, tylko taka biżuteryjna torebeczka ozdobna, modna, pikowana na pasie. Uważam, że super produkt i wiecie co, mam już drugi raz tą torebkę. Udało mi się z 15 lat temu kupić tą torebkę. Bardzo mi się zniszczyła, bo ją bardzo dużo nosiłam wtedy. Wtedy były też trochę mniejsze telefony. A później mi się tak zniszczyła, że musiałam ją niestety wyrzucić, już się wszystko poprzecierało. No i znalazłam drugą taką torebkę, identyczną. To jest ta sama torebeczka. No i po prostu nie mogłam w to uwierzyć, bo tak lubiłam tą torebkę i tak żałowałam, że musiałam ją po prostu już ze starości wyrzucić. No i kupiłam identyczną torebkę, to jest niewiarygodne i też zapłaciłam za nią chyba 10 zł, także super, 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 ekstra. Następna torebka to z zeszłego roku z Vinted zakup, za 30 zł czy 35 zł ją kupiłam plus wysyłka, ale chciałam taką lakierowaną torebeczkę małą w kształcie pudełkowym, bo weszły też do mody, wróciły do mody te pudełkowe torebki. Ja kiedyś miałam taki kuferek, ale też się już bardzo zniszczył i musiałam go wyrzucić. No i w zeszłym roku zdecydowałam się, że sobie kupię taką torebkę z odzysku, no bo to jest z Vinted od kogoś. Fajna na doczepianym również paseczku, ma złote okucia, też się fajnie otwiera, bo ma tu taki znowu ten system z takim właśnie otwieraniem. To jest torebka, nie wiem czy jest skórzana, bo szczerze wam powiem, nie ma tam metki, jest tylko napis Prima Moda, Pronta Moda, szybka moda, tak? Po włosku. Pewnie włoska torebka i ma też dwie przegródki, zameczek w środku, praktyczna. Też dużo się tutaj mieści, wbrew temu małemu rozmiarowi i ma świetne to, że jest taki bardzo fajny, staromodny uchwycik z takimi kuleczkami tutaj, też bardzo fajnie to jest wykonane. No i mogę sobie odpiąć ten pasek i po prostu też sobie nosić jako taki kuferek do ręki. Podoba mi się, naprawdę jest bardzo fajna i też była niedroga. No i do wielu rzeczy pasuje, bo jest czarna ze złotym, czyli idealnie taki wieczorowy, neutralny, neutralny akcesorium. Ostatnio miałam do płaszcza to ubrane w stylówkach na lata 80. Bardzo fajnie to wygląda. No i co jeszcze? Aha, została mi jeszcze torebka, którą też kupiłam jakiś rok czy półtora roku temu. I to jest też fajna firma, bo to jest Holly and White przez If. Zobaczycie, na ekranie napiszę. Bardzo fajna też, tutaj ma wszystkie zameczki sygnowane. To też nie są tanie rzeczy. To nie jest może już rzędu Longchamp czy Burberry, ale całkiem fajnie wykonane. Bardzo dobrej jakości rzeczy. Również odpinany pasek, więc teoretycznie mogłabym też sobie tą torebkę
wziąć do ręki, ale na pewno bym tak nie zrobiła, bo to jest taka torebka, że ja nie noszę jej na jakieś mega eleganckie okazje, ewentualnie gdzieś właśnie na jakieś takie wyjście do kina, do teatru może być. Kolor jest przepiękny, takie czerwone wino, bordo, śliwka może nawet. No i bardzo praktyczne, bo właśnie ja sobie to przewieszę i w ogóle bezproblemowo tą torebeczkę noszę. No i też ja lubię lakierowane torebki. Podobała mi się, kosztowała mnie chyba 20 zł, więc też no to znowu jest jedna z droższych z tych torebek. Ale jedna z ostatnich torebek to jest torebka, którą już Wam wiele razy pokazywałam. Moja taka ostatnia zdobycz z lata wczesnej jesieni. Nie wiadomo jaka torebka, bo nie ma nazwy. W sensie może to być chińska jakaś, ale pięknie wykończona satyną i takim właśnie wszystko tutaj jest pięknie lakierowaną taką skórką wykończone. Ma fajną klamerkę taką biżuteryjną, to jest taka kokarda z tymi diamencikami, z takimi jetami. Tutaj ma przyczepy ja mam pasek do tej torebki, ale szczerze mówiąc to jest taka torebka, że z paskiem rzadko ją noszę, bo i tak jest za ciężka, żeby ją na przykład wziąć na zakupy jako taką torebkę na dokumenty czy na telefon. Raczej ją noszę właśnie jako taki fajny gadżecik, jak gdzieś wychodzę na specjalną okazję i mogę ją sobie postawić po prostu. Nawet byłam raz w pracy z nią, po prostu nie mogłam się powstrzymać, a pasowała mi. No i jest nowiusieńka, naprawdę. Ona kosztowała 45 zł, więc nie tanio. No ale naprawdę uważam, że za taką torebkę w takim cudownym kolorze, no to i tak jest mega, mega tanio. Więc pozwoliłam sobie ją kupić, była jeszcze z metkami i całkowicie nowa, pasek zapakowany w folię i tak dalej. Także tadam! Tu ma też przepiękne detale. To mi się bardzo podoba. Bardzo ładnie wykończone to jest. Także fajny zakup według mnie. Moi drodzy, dwie ostatnie torebki. Teraz taka torebeczka vintage'owa. Już też ją mam wiele lat. Chyba też będzie już 12 lat, jak ją mam w swojej szafie. Też jest ze skórki takiej bardzo delikatnej. I to jest naprawdę taka w starym stylu torebka. Taka saszetkowa trochę jakby, portfelowa, portmonetkowa. Jest na takim jakby takiej ramie metalowej w kolorze złotym. W środku ma taki ala zamsz, ale to nie jest prawdziwy zamsz. To jest taki aksamit jakby. I ona naprawdę już jest dosyć zużyta, ale bardzo ją lubiłam kiedyś. Teraz ją trzymam tak sentymentalnie, bo rzadko ją noszę. Jest już taka trochę delikatna, ale jest naprawdę jeszcze całkiem fajnym stanie. Ona jest w kolorze granatowym, czego możecie nie zobaczyć, bo jest bardzo ciemny to kolor. No i przypiłam sobie do niej broszkę taką staromodną, bo mi się bardzo podobało to zestawienie tej takiej właśnie starej broszki retro do tej torebki w tym stylu. No i nosiłam ją nawet kiedyś do jeansów, tak po prostu sobie podobała mi się bardzo. Dalej mi się podoba, ale powiedzmy, że już nie mam aż tyle też granatowych rzeczy, żebym tak na co dzień tą torebkę nosiła. Ale jest to jedno z moich takich sentymentalnych zakupów i też kosztowała mnie jakieś grosze w lumpeksie. Jest z naturalnej skórki, także całkiem też fajna taka bardzo, bardzo retro torebeczka vintage'owa. I ostatnia torebka to jest torebka, którą też powiem Wam nie często noszę, bo nie często noszę kolor srebrny. Wolę złoto zdecydowanie. Czasem mi się zdarzy i do czegoś mi pasuje ta torebka. Przepięknej jakości torebka ze skóry naturalnej i ona jest tak właśnie lakierowana na taki wysoki połysk na srebro. Naprawdę jest bardzo, bardzo ładna, ma przepiękne takie tutaj wytłoczenie, taki wzór. Zastanawiałam się, jaka to może być marka. Tutaj jest logo jakieś wytłoczone na takich tutaj, taki napis jest CF albo FC, takimi ozdobnymi literami. Ale no nie znalazłam niestety żadnej marki znanej, która by miała takie logo, czy CF, czy FC. Więc nie wiem, chyba że się spotkaliście. Jeżeli ktoś z Was się spotkał, to proszę napiszcie koniecznie, co to może być za marka, czy właśnie ktoś zna tą markę. Ale no ja przyznaję, nie znam, może się okazać, że to jest jakaś znana marka i jestem totalną ignorantką. Ale mam nadzieję, że jednak tak nie jest. No ale w każdym razie jest bardzo elegancka, jest bardzo pięknie wykończona, w środku jest czarna, z zameczkiem też, takim bardzo ładnym jakościowym materiałem wykończona. No i fajna, mogę ją właśnie nosić sobie też tak przez ramię. Tylko właśnie, tak jak mówię, no rzadko noszę srebrny kolor, ale zdarzało mi się ją nosić i bardzo mi się podobała i też zapłaciłam za nią naprawdę grosze. Dawno temu chyba też około 10 zł w lumpeksie. Jest jedną też z moich takich
fajniejszych rzeczy, takich bardziej oryginalnych, bo takie srebrne gadżety wcale nie są aż takie powszechne. Kochani, to już wszystkie torebki na dziś, ale pokażę Wam drugi odcinek z resztą moich torebek. I oczywiście będą to tylko torebki z Lupexu, bo mam chyba w swojej kolekcji tylko jedną nową torebkę, naprawdę. Albo dwie, może dwie w całej, we wszystkich tych moich zdobyczach, to są rzeczy, które kiedyś kupiłam nowe. Moi drodzy, jeszcze chciałam jedną rzecz Wam powiedzieć, zanim skończę. Ostatnio taka pani jakaś napisała uwagę, że nie podoba jej się sposób, w jaki prezentuje stylówki. No nie wiem, co to miało na celu, ale szanuję jak najbardziej zdanie wszystkich moich widzów. Jeżeli komuś się nie podoba, no to oczywiście nie musi oglądać, bo no jest mnóstwo, jest duży wybór naprawdę na YouTubie. Są youtuberki, które tylko stoją, są youtuberki, które tylko pokazują rzeczy, nawet nie robią stylówek. Także jest naprawdę dużo możliwości, wcale nie trzeba się zmuszać, żeby oglądać coś, co się komuś nie podoba, jak najbardziej. I uważam, że też mają ludzie prawo uważać, że jestem zmanierowana albo że robię głupie miny, bo tak to zabrzmiało, uwaga tej pani, że trochę jakieś robię miny i jakieś nienaturalne pozy. Kochani, ja prowadzę ten kanał, żeby mieć też frajdę z tego i ja się lubię wygłupiać, występuję w teatrze kabaretowym i ogólnie jestem bardzo taką, jestem żywiołowa, jestem spontaniczna i jeżeli mam nie mieć przyjemności z tego i nie mogę się trochę powygłupiać we własnym kanale, no to po prostu bym tego nie kręciła, bo by mi to nie sprawiało frajdy i czułabym się skrępowana i poza tym, kochani, jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkim dogodził, także ja się tym nie przejmuję i no, jeżeli się podoba, to zapraszam, jeżeli ktoś uważa, że jestem nienaturalna i jakaś mistrzę, no to przecież jak najbardziej może nie subskrybować i iść gdzie indziej, ale jeżeli się podobają ciuchy, a uważają ktoś, że robię głupie miny, to też spoko. W każdym razie ja będę sobą, bo inaczej się nie da, no jak nie będę sobą, to kto będzie mną, prawda? Także nie zmienię się na pewno, oczywiście zawsze czegoś się uczę, uczę się nowych rzeczy, nowych jakichś może trików, które pomagają mi zachowywać się bardziej naturalnie i wyciągam wnioski z dobrych i konstruktywnych uwag, więc jeżeli macie naprawdę coś do powiedzenia, co polepszy moją jakość, to super, bo już z wielu takich wskazówek skorzystałam z korzyścią dla mnie i dla mojego kanału, także jak najbardziej można pisać swoje opinie, natomiast ja nie do wszystkiego się będę stosować, no bo tak jak mówię, jestem sobą i będę sobą i robię to z pasji i z przyjemności i nie zamierzam z tego rezygnować. Także kochani, zapraszam Was na następne programy, jeśli jednak podoba się Wam to, co robię, to zasubskrybujcie kanał, dajcie polubienie i wciśnijcie sobie dzwoneczek z powiadomieniami, a w następnym programie będzie haul lumpeksowy z kolekcją wiosenną już i pokażę Wam dwie rzeczy, które naprawdę, naprawdę są super markowe i niewiarygodne, że udało mi się kupić je w lumpeksie. Także czekajcie już na następny haul, bo to będzie chyba najlepszy haul ever. Moi drodzy, no i już za tydzień oczywiście stylóweczki na lata 50. też nie mogę się już ich doczekać. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Bye! Pozdrawiam też Wolka.